i witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Wróżenie z fusów, wraca Crypto Crew. Mieliśmy tłumaczyć Boba Lukasa, ale znowuż Crypto Crew dodał dwie audycje w sobotę. Czy, jeżeli zapytacie mnie, czy jest mi to na rękę? Nie. Zupełnie nie. Chciałbym nagrać Boba Lukasa i zacząć weekend, powiedzmy. A tutaj wychodzi Crypto Crew, także najbardziej uwielbiałem, jeżeli mnie zapytacie, kiedy Crypto Crew był dwa razy w tygodniu. Ostatnio zaczyna być codziennie albo co dwa, trzy dni. Może to być związane z hossą i jest więcej tych oczywiście analiz technicznych. Idealnie by było trzy razy w tygodniu. A w sobotę dwa odcinki, jest to troszeczkę dużo. Na szczęście nie są to jakieś odcinki po 60 minut, tylko 8-minutowy. Ten ostatni był 4-minutowy, tylko z komentarzem dodatkowym wyszło 10-12 minut. Także tu pewnie będzie około 15-16 minut. Zobaczymy, czy warto, oczywiście. Zaraz dowiemy się, bo kolejny mamy Trade Alert, czyli sygnał na Bitcoinie i on właśnie to robi teraz. Co teraz robi Crypto Crew? Zaczynamy. We've got a Bitcoin chart right here. We're on the daily. Mamy właśnie wykres Bitcoina. Jesteśmy na dziennym wykresie. Ktoś pytał, na jakich wykresach jesteśmy? W ostatnich gdzieś komentarzach. Tu zawsze sprawdzamy. Jeden day, czyli one day, to jest dzienny. One W, jakby to tutaj było W literka, to jest tygodniowy. Jakby to tutaj było 1M, to jest miesięczny wykres. Każda świeca ma jeden miesiąc. Tu w tym przypadku to jest jednodniowy wykres. Każda świeca ma jeden dzień. Factors here on the top of the screen and the bottom, both of them have just spit out incredible signals. I mamy tutaj te dwa czynniki, czy znaczniki bardziej na wykresie, które wypluły nam pewne sygnały w tym momencie. We're gonna focus on the top part and we'll... I będziemy tutaj się skupiać na tym górnym panelu i tym dolnym również. We'll probably do a follow-up video on the bottom part. The top part is the MACD. You've... Więc górna strefa to jest MACD. Wiemy, że mamy ten wykres na wielu wykresach czy aktywach. Nie widzieliśmy może w tym zestawieniu, które tutaj jest. To jest mój ulubiony skrypt. Dokładnie mamy tutaj tą nazwę po lewej stronie, jak się nazywa. I to, co my szukamy tutaj, to te zielone kropeczki, które się pojawiają na tym wykresie. Ostatnim razem, kiedy mieliśmy taki sygnał, to był dokładnie 5 lutego. That turned out pretty great for us because... I wtedy, jeżeli byśmy weszli na 5 lutym, wydawałoby się to dla nas no, ciekawym zagraniem, jeżeli chodzi o profit z wejścia w pozycję. Bo wtedy wyszliśmy z ponad 37 tysięcy do 60 tysięcy. I znowuż mamy tą samą zieloną kropę. Zobaczmy zieloną kropę poprzednio, jeszcze przed tą ostatnią, 17 grudnia 2020 roku. Bitcoin was at roughly 22. Wtedy Bitcoin był w granicach 22 tysięcy dolarów. And we went from 22,000 up to 42. I doszliśmy do 42 tysięcy, dokładnie. Green dots are incredible. It's basically the... I te zielone kropy są, no, bardzo świetne. MACD cross, right? Again, this is the MACD that you're used to. I najczęściej to jest po prostu to przecięcie na MACD, które znamy normalnie. There's a fast line, there's a slow line. Mamy tą powolną linię i tą szybką. Wait for the cross. I czekamy na przecięcie. And you act accordingly. I wtedy działamy na tym. Look at the one that we got in September of... To jest to samo, co można powiedzieć, stosuje X grosz u siebie, czyli MACD z EMA crossem najczęściej na jego wykresach. Także tutaj mamy samo MACD. Na przecięciu idziemy na wykres i wtedy działamy. Też mieliśmy tutaj kropeczkę we wrześniu 30 chyba 2020 roku. 2020. That's when Bitcoin was at about 10K. Wtedy Bitcoin był po 10 tysięcy dolarów. And we went from 10K all the way up to about 20. I wtedy z 10 tysięcy weszliśmy na 20 tysięcy dolarów. So each one of these crosses. Także za każdym z tych przecięć is significant. Jest to ważne. And we just got it. Znaczące. I właśnie w tym momencie wypluł nam ten wykres na MACD.
kolejną zieloną kropę. Down this chart here, and then I'm going to show you the two most powerful charts you have to know about right now. Więc pokażę wam te dwa znaczniki i jeszcze dwa bardzo ważne wykresy, które musisz wiedzieć. You have to know about it. Musisz o nich wiedzieć. Buckle up and zapnijcie pasy. Get ready. Bitcoin is getting i przygotujcie się. Very close to, bo Bitcoin zaczyna być bardzo blisko. It's super cycle. Do swojego supercyklu, tej ostatecznej fazy. How do you know we're in a super cycle? Jak wiemy, dlaczego jesteśmy w supercyklu? The next two charts will tell you. Następne dwa wykresy nam o tym opowiedzą. What is a super cycle? That's when the market heats up so fast. Czym jest supercykl? To jest to, kiedy mamy już rozgrzany kotlet, czy powiedzmy garnek z wrzątkiem i za chwilę wiecie, co się wydarzy. I wystrzeli w górę. It's going to move so rapidly and i market wtedy działa bardzo szybko. It will end quicker i zamknie się albo skończy się dużo szybciej than everyone thinks. Niż każdy z was myśli. So pay close attention. Dlatego zauważmy to i wsłuchajmy się w to. So again, we have the MACD cross. Także mamy MACD. To przecięcie. Incredible. I to jest szalenie. Just got it. Incredible. Is this a bullish thing? Czy to jest bycia rzecz? Absolutely. Absolutnie tak. Again, if you look at the past handful of ones, we've gone up at least 50%. Na ostatnich takich znacznikach przynajmniej 50% z ceną wyszliśmy w górę. In each one. Sometimes significantly larger, right? Now, there are a few false signals and we oczywiście mieliśmy parę fałszywych sygnałów też, które warto mieć też tutaj na uwadze. We have false signals when the market's moving sideways. Wtedy te sygnały najczęściej pojawiają się, gdzie no, mamy fazę akumulacji albo trend boczny, tak jak tutaj widzieliśmy przez dłuższy okres. Not when the market is trending. Ale nie kiedy mamy hossę na markecie, albo powiedzmy kolejne wzrosty. Right now, albo gdy jest byczo. Now the market is trending. I teraz mamy ten trend wzrostowy. We're in a bull market. Jesteśmy w hossie. There's no denying that. Nie ma tutaj zaprzeczeń tego. It's a trending market. It's trending up. I to jest market trendów, czyli ten trend, którym dzisiaj jesteśmy, to jest wzrost. So it's highly likely that this will be a strong signal for the next handful of weeks. Więc ten sygnał może być bardzo mocnym sygnałem przez kolejne 2-3 tygodnie. For Bitcoin. Dla Bitcoina. As you can see on the bottom, we just spit out this green bar. Tak jak widzieliśmy tutaj na samym dole, widzieliśmy to tą zieloną pierwszą krechę. Is the green bar good? Look left. Czy zielona kreska, czy ta świeca jest dobra? Wystarczy spojrzeć w lewo. When the last time the green bar hit, kiedy ostatni raz mieliśmy? For the first time, that was pretty special. To było specjalne na wykresie. When this bar hit for the first time, that was pretty special. Pierwszy raz tak samo, czy tam drugi, przedtem jeden. So on and so forth. When we spit out a green bar, tak czy za każdym razem, kiedy mamy wystrzał na tej zielonej świecy, it's time to pay attention. It's jest to czas, żeby zwrócić na to uwagę. Let's get into chart number two. Chart number two is i mamy drugi wykres, który the pie cycle, mówi nam o pie cycle. Pie cycle on the daily. Na dziennym wykresie. I've gotten a lot of comments, Steve. How about the pie cycle? Mam dużo komentarzy od was, co się dzieje z pie cycle. On Ethereum, na innych altcoinach. No, the pie cycle is specifically designed for Bitcoin. Ale pie cycle, pamiętajcie, że to jak on jest stworzony, to specyficznie dla Bitcoina. Only pay attention for Bitcoin. But i tylko będziemy zwracać uwagę na pie cycle na Bitcoinie. We're getting close to a cross. I jesteśmy bardzo blisko przecięcia. Pamiętacie, co to przecięcie oznaczało? Make no mistake about it. When we cross, kiedy mamy przecięcie, the market has topped. Mamy top, szczyt marketu. The market will top sooner than everyone expects. I najprawdopodobniej, przynajmniej tak uważa, tego najprawdopodobniej nie dodał CryptoCrew, ale jego zdaniem market zakończy się dużo szybciej niż wszyscy to przewidują. Mark my words, I'm on record for that many, many times. I macie to w danych, które mówię właśnie teraz. But it's not my opinion. That's ale to nie jest moja opinia. Just the facts. To są fakty na wykresie. In any market known to man, the market tops. I w każdym markecie praktycznie mamy szczyt. Always sooner than everyone anticipates. I najczęściej się wydaje dużo wcześniej niż każdy oczekuje tego. So just stay level-headed. Dlatego
bądźmy tutaj, powiedzmy, zachowajmy ten fason and be patient. I bądźmy cierpliwi. I'm gonna get to the third chart. I trzeci wykres. And then we'll create a summary, so everyone is crystal clear. I potem oczywiście podsumujemy to, żeby każdy wiedział, miał czyste papcie po tym wykresie, co może się wydarzyć. Third chart is when we start our super cycle. Trzeci wykres mówi o tym, kiedy zaczynamy supercykl. For a fact, we'll be above this red line. Będzie powyżej tej czerwonej linii. To jest ten Bitcoin Investor Tool. The Bitcoin Investor Tool. It's not quite there yet. Nie jesteśmy jeszcze tam. You can get the Bitcoin Investor Tool on Look into Bitcoin if you wish. It'll be. Możemy mieć oczywiście ten wykres z Looking into Bitcoin, jeżeli chcemy. Free there, but again, we're not quite there yet. Ale nie jesteśmy do tej pory tam, w tym momencie. This red line is at roughly 66K. I ta czerwona linia w tym momencie jest na 66 tysiącach dolarów. Ish. We're not quite there. Około. Teraz nie jesteśmy tam. Już przekroczyliśmy oczywiście 60 tysięcy i zbliżamy się pewnie gdzieś do tych okolic. Cycle hasn't started, but we also haven't had our market top. Ale tu, na tym wykresie, mamy już pewien znacznik bliskości szczytu tego marketu. We've got room to run. Mamy oczywiście jeszcze miejsce na to, żeby wyjść wyżej. We've got room to grow. We just got a major signal. Ale mamy te sygnały, które tutaj się pojawiają. In the MACD. So what am I doing? Także co ja robię? Najważniejsze pytanie. I'm staying level-headed. Ja po prostu trzymam poziom. I'm being a little bit more cautious as we head into our super cycle. Jestem bardziej ostrożny w momencie, kiedy idziemy do tego albo tej ostatniej fazy supercyklu. And watching my positions carefully. I obserwuję swoje pozycje ostrożnie. And mainly following the strategies that I teach in the courses. So i też pokazuję strategie, które są na moich kursach oczywiście. My students didn't just buy here. Moi studenci nie kupili oczywiście tutaj. We bought significantly sooner. My kupiliśmy dużo wcześniej. Right? And then we're waiting for the market to react accordingly. I teraz patrzymy na market, jak on zareaguje na to. So what should you be doing? Co ty powinieneś zrobić? Jeżeli chciałbyś dodać do swojej pozycji, albo nie miałbyś pozycji w Bitcoinie w jakikolwiek sposób, teraz jest czas, żeby się obudzić. To nie jest finansowa oczywiście podpora czy informacja. Nie jestem też analitykiem czy finansowym doradcą. But we try to give sound advice that'll help folks achieve more success. Ale pomagamy, żeby każdy z was osiągnął jeszcze większy sukces. In yesterday's video we gave a very large warning about. We wczorajszym wideo daliśmy bardzo ważny sygnał ostrzegawczy. And the market structure that has been forming. I strukturę marketu, która się formuje. For quite a while, Litecoin is up about 15% already. I od tego momentu Litecoin, od wydania tego filmu, 15% już poszedł w górę. No, zobaczcie, 200 około dolarów był w momencie, kiedy on o tym mówił. Mamy już 230 w tym momencie, także ciekawe. Right, so you can find that video on our channel. Bardzo możliwe, że wiecie, on ma 133 tysiące, oczywiście żartuję. Ale po takich filmach, jak oglądamy CryptoCrew, jeżeli wchodzimy w jakiś altcoin, który on dodaje, jest też prawdopodobieństwo siły skali jego subskrybentów, a jest ich ponad 130 tysięcy. Średnio jego filmy, zobaczmy ile ogląda osób, zobaczmy tak na szybko, żeby się tutaj dowiedzieć. In today's video, mamy 94 tysiące na przykład, ale to było dawno temu. Jeżeli chodzi o ten Litecoin, oglądało 29 tysięcy. Także no nie była jakaś to wielka, duża liczba, 30 prawie tysięcy. Także z tych 133 tysięcy, można powiedzieć, dużo mniej ogląda jego audycję. Więc nie do końca możemy powiedzieć, że to jest jego i wyłącznie zasługa tych subskrybentów, ale widzimy, że faktycznie tym razem poszło w jego stronę. I też dodaliśmy 5 altcoinów, które eksplodują w marcu. And again, not financial advice, but just want to help some folks understanding what to do. You can find that video, I'll link it here.
i możesz znaleźć to wideo też w tym filmie. But back to what you should be doing right now. Ale żeby podsumować to, co powinieneś zrobić właśnie teraz, is mainly staying level-headed. No zachowajmy umiar, poziom. Understanding we're about to head into a super cycle. I zrozummy to, że właśnie wchodzimy prawdopodobnie już w ten super cykl. Understanding the market is gonna go up. I powinniśmy zrozumieć to, że market idzie w górę. It's gonna go up fast, but i pójdzie dużo szybciej. It's gonna be shorter than what people i będzie to dużo krótsze niż większość tutaj to chce przewidzieć. So keeping all those things in mind, if you hadn't added to your position, także jeżeli nie dodałeś do swojej pozycji, powiedzmy, Bitcoina w tym momencie, it might be wise to do so. Może być to w miarę, no chciałbym tutaj stronić od tych takich podpowiedzi bezpośrednich, ale to może być czas na przemyślenia, czy nie warto w tym momencie zakupić Bitcoina. Once we cross and make a new all-time high, which in my opinion is very, very, very close. A już zbliżamy się do tego szczytu. W jego opinii jesteśmy bardzo blisko szczytu obecnej byczej hossy. To happening. Once we do that, we have no more resistance. I w momencie, kiedy to zrobimy, nie mamy dalej tej linii oporu. And when you have no more resistance, the market starts moving. I wtedy, kiedy nie mamy tego oporu, market zaczyna ruszać się. And when the market starts moving rapidly, we should be able to get over this 66K. I wtedy powinniśmy dojść do tych 66 tysięcy area that's około, rising every day, który wzrasta każdego dnia, też pamiętajmy o tym. 66 to 70. Może wzrosnąć do 70 tysięcy w momencie, kiedy będziemy atakować tą granicę. Once we do that, it should be about 4 to 7 weeks before. I w momencie, kiedy to zrobimy, wtedy mamy 4 do, chyba nawet tutaj powiedział 7 tygodni na szczyt, before we see a market top, gdzie zobaczymy szczyt tej obecnej hossy. If that all makes sense to you, hit that subscribe button. Jeżeli to ma sens dla was, zasubskrybujcie. I'll keep you up to date on... I też oczywiście będę was up to date z tymi informacjami, no, dodawał te informacje. All of them. Hit that button right now. Join the movement. Dołącz do tego ruchu. Także wiemy, gdzie dokładnie jesteśmy. Jeżeli by tutaj mu poszło faktycznie 66, 70 tysięcy i spadek. Ciekawe. Ciekawe, czy faktycznie jesteśmy w stanie dojść do tego. No i połączmy to z innymi wykresami. No i poczekajmy też na Boba Lucasa, który też tam pewnie powiedział to, co powiedział do tej pory. Ja nie lubię oglądać filmów wcześniej, jeżeli je tłumaczę. Lubię na świeżo wam przekazywać te filmy, żeby jeszcze jakieś myśli pojawiały, a nie, że to wcześniej widziałem. No chyba, że dodaję na kanał Bitcoin SV Polska, to wtedy zupełnie inaczej podchodzę do tego, bo muszę najpierw zrozumieć też, o czym rozmawiałem, a często jest język techniczny w Bitcoinie i w tym przypadku, to więc no, należy też się przygotować do tego, jeżeli nie rozumiemy pewnych spraw. Tu na wykresie już jest wszystko zrozumiałe dzięki CryptoCrew, który ma dzisiaj jaką? Dokładnie, zieloną koszulę. Co to oznacza? To jest po prostu przekaz podprogowy. Wy odpowiedzcie sobie na to pytanie. Życzę wam wspaniałej niedzieli. Niedziela to jest czasem dla rodziny, pamiętajcie. Więc mam nadzieję, że ta rodzina będzie z was zadowolona. Chyba, że ktoś pracuje, okej, niech ta osoba ma niedzielę, na przykład w środę czy we wtorek. Też to zrozumiemy, ale jeden dzień powinien być zawsze taki na luzie, żeby naładować baterię. No i wtedy możemy na nowo, z tą perspektywą, o której mówi CryptoCrew, wrócić na ten market i dokonać właściwych decyzji. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem. We'll be right back.